Tak więc kilka dni temu, dokładnie 27 października, wyszedł film z FNAF-a. Wiele osób na to czekało, prawie 10 lat, jeśli można tak to nazwać. Według mnie film był naprawdę super, był kapitalny, bardzo mi się tam podobało. Zaznaczę no oczywiście na początku, że w tym filmie będą wszystkie spoilery, więc jeśli filmu nie oglądaliście, to możecie po prostu ten odcinek na razie pominąć. Jak sobie film obejrzycie, to możecie tutaj wrócić. Głównie to tutaj będę czerpał z filmu od Bondara, macie go w opisie. Tak jak mówiłem, film był super, mega mi się wszystko w nim podobało, cała scenografia, wszystkie animatroniki i tak dalej. Ale niestety inni mieszają go z błotem, ponieważ, no nie wiem, no nie przypadł im do gustu po prostu, ponieważ dużo osób poszło na niego z powodu, że był taki szum dookoła niego. A jeśli po prostu nie mieliście żadnej z wcześniej styczności ze FNAF-em ani z tą franczyzą, no to po prostu wam się nie podobało, bo nie wiedzieliście, o co chodzi. Będziecie się dziwić, że po prostu inni klaszczą. Po prostu dla fanów ten film jest to bomba, nawet mimo tego, że są tam niepotrzebne wątki, jakieś naciągnięcie fabularne, jakieś dziury w fabule, to naprawdę będzie dla was idealny po prostu. Naprawdę, jak kochacie tę grę, to wam po prostu nie będzie to nic przeszkadzać, będzie wam się to mega podobało. Ale dla pozostałych ludzi to będzie po prostu nudny horror bez kontekstu. Po prostu nie będziecie wiedzieli, nie będą wiedzieli, o co chodzi. Więc po prostu jeżeli nie siedzisz w serii FNAF-a, film ci się po prostu no, nie spodoba. Ale jeśli naprawdę FNAF-a lubicie, to jakby różne te sceny na filmie, to po prostu ludzie, cała sala klaskała. Albo nie wiem, coś tam było, Was that a bite of 87 w przypadku gryzienia Max. Ale wszystko od początku. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, film miał mega niepotrzebnych wątków, na przykład z tą Max, co się opiekowała Abby, albo z wątkiem cioci Jane, która w ogóle Majka nie lubiła i chciała jej tą siostrzenicę Abby odebrać. Ten cały proces jakby próbowała z tą swoją grupą i tym prawnikiem Dogiem, w ogóle go się straumatyzowanego wygląda, próbowali Majkowi odebrać Abby, jak byli tutaj przedszkolanki, w ogóle, że Abby jest jakaś taka autystyczna i w ogóle, że nie rozmawia z innymi, tylko całymi dniami rysuje. To według mnie było absolutnie zbędne, mogli jakby ugryźć lepiej ten temat zupełnie bez użycia jakby tej kwestii. I ogólnie cały film był nudny przez to, że dali go jako PEGI 13, więc tak naprawdę dlatego wielu ludzi jest nim zawiedzionych. Więc tak naprawdę nie widzimy różnych scen jakiegoś morderstwa. Na przykład jak Freddy odgryzł głowę Max, po prostu nie widzimy jakby samego tego uczynku, tylko widzimy jego efekt, że na przykład tam jest ten Hank rozbazgrany na ścianie przez Boniego. I poza tym przede wszystkim ten film nie jest straszny, tak naprawdę pierwszy jumpscare, kto należał do Balloon Boya, który nawet w tym filmie nie występuje. Tylko jego figurki były dosłownie w trzech miejscach, był w jednej szafie, był w połowie filmu w drugiej szafie. Był w tej taksówce na samym końcu. Więc to jest też duży minus. Przede wszystkim ten film nie ma absolutnie żadnego napięcia. Przez to jakby nie buduje, że macie na przykład scenę z Chicą w kuchni, co tam Carl był, że o, już zaraz będzie jumpscare, już zaraz coś się wydarzy, ale no, nic się nie wydarza. I tylko potem Hank widzi, jak mu cupcake odgryza twarz przez okno i się po prostu wystrasza. No. Tak jak mówiłem, film po prostu nie jest straszny, nie ma tam żadnych jumpscare'ów, to w ogóle nie jest ten klimat, który mógłby być w grach. A jako, że w grach jest trudno przedstawić tak naprawdę taki jakby charakter, że coś jest straszne, tak w filmie jest to zrobić o wiele łatwiej, ponieważ, nie wiem, jest większy ekran, tam jest lepsze nagłośnienie, wszystko. Dużym zdziwieniem dla mnie również było, jak siedziałem w kinie, ta scena, że animatroniki się bawiły z Abby, że one okazało się, że są jakieś przyjazne w ogóle, że ona dla nich rysuje te wszystkie rysunki. W ogóle ta scena, że układali ze stołów jakiś tam zamek, to również dla mnie było mega, mega dziwne. Przede wszystkim cała fabuła ma dziury, jest czasem tak naprawdę też nielogiczna. Że najpierw to jest Steve Raglan, że jest poukładanym gościem i w ogóle wszystko, a potem okazuje się, że to jest Springtrap i że to on stoi za tymi wszystkimi zabójstwami, że to on powołał Garetha. Przede wszystkim tego Springtrapa było za mało, był w trzech scenach, że dwóch pierwszych był Steve'em Raglanem, gdzie był poukładanym gościem i w ogóle wszystko było super. I w trzeciej jak już był Springtrapem i tak naprawdę już wtedy umarł tak naprawdę. W trzeciej scenie. No za mało go było, ale za to za duże ratio scen niepotrzebnych do scen kanonicznych i bardzo ważnych były na przykład sceny z Garethem, że to auto dosłownie co
prostu każdą noc w śnie Majka on w tym aucie odjeżdżał i te dzieci przedstawiające dusze animatroników tam były, to nic nie dawało fabularnie tak naprawdę. Mogli to zrobić jeden lub dwa razy i to wszystko zawrzeć wtedy. Tylko to było takie sztuczne wydłużenie tego filmu, więc to było też mega słabe. I na siłę przedłużali tak naprawdę cały wątek Majka, że on przyszedł do tej restauracji tak naprawdę, bo dostał tam poszlakę, jakby jakoś tam znalazł, że to tam może znaleźć odpowiedź, kto porwał jego brata i w ogóle. Ale oczywiście, żeby nie było, że film ma same minusy, bo oczywiście był bardzo świetny, tak jak mówiłem. Mega mi się podobał. Najlepszymi odniesieniami tak naprawdę to było do The Bight of 87, a właściwie 83. Jak Max znudziło jej się czekanie w aucie, tam poszła zobaczyć, co jest z resztą jej grupy. I to tego dzieciaka, co tam był chyba duszą Golden Freddy'ego w ogóle. I zanim poszła i tam stał sobie Freddy, ona do niego zagląda i ta ręka tak tam wyszła. I wtedy jej głowę odwiedzą, czy tam połowę tułowia naprawdę. A przez to, że to było PEGI 13, no to oczywiście tylko widzieliśmy cień tego, więc to był wielki minus. Ale plusem było jakby te wszystkie takie sceny, że on gdzieś tam ucieka, czy ten strażnik na samym początku, że przez te wenty, że coś tam go goni, że jakieś uderzenia słychać w tle i potem ten Foxy, że na niego biegnie tym korytarzem, to też było fajne odniesienie do samego Five Nights at Freddy's 1. Przede wszystkim, co najbardziej mi się spodobało, co wszystkim fanom filmu się spodobało, to że film Five Nights at Freddy's ma pełno fanserwisu. Całe to intro z tymi minigierkami z FNAF'a z pierwszego, drugiego, trzeciego, te wszystkie takie odniesienia w tych minigier, przede wszystkim, że one były lepiej zrobione, że można było tam cokolwiek zobaczyć, a nie taka pikseloza, jak była wcześniej. Że to przedstawiało tą historię, jak Springtrap te wszystkie dzieci tam zabierał z tej podsceny, że inne tam stoją, się dziwią, a on bierze jakiegoś innego, tam daje mu balonik i idą, no to zaplecze, z którego już nie wrócą, się tak odwrócił, fajnie się uśmiechnął. Muzyka przede wszystkim w tym filmie była niesamowita. Z tego intra, ten cały ambient, który dodawał klimatu temu, to mi się na pewno też bardzo podobało. Rysunki, co Abby tworzyła, które wyjaśniły wiele fabuły, na przykład w tle coś tam jest mówione i ona rysuje rysunek, na którym było, nie wiem, jakiś Golden Freddy stał i to było właśnie reference do dalszej części tego filmu. I tak naprawdę z plusów to takim najlepszym aktem, najlepszą częścią tego filmu to był właśnie akt trzeci, gdzie ten Springtrap się pojawił z tym swoim całym cytatem I always come back. Wykonanie tych animatroników było kapitalne, naprawdę. Szczególnie dobre było to, że one były troszkę niefortunne i to wyszło tak naprawdę, ponieważ te animatroniki były raz faktycznymi kukiełkami stworzonymi przez tamtego gościa, nie pamiętam jak się nazywał, a raz były strojami, no to niefortunnie im niestety wyszło, biorąc pod uwagę stroje sprężynowe z serii gier, ale one były naprawdę kapitalnie zrobione, realistycznie może nie, aż tak bardzo nie, ale były bardzo podobne. Przede wszystkim nie były zrobione tak mega plastikowo, tylko no było wiadomo, że jakieś one miały tam materiał, jakiś, nie wiem, filc czy coś w tym stylu. I przede wszystkim dobrze jest tu pokazane, że William Afton nie jest tylko zwyczajnym mordercą, tylko jest po prostu faktycznym takim psycholem, że przyjechał po tego Garetta bezpośrednio na ten kemping, że go zwinął. No, zazwyczaj to zrobił z pizzerii, a tutaj po prostu losowo przyszedł na jakiś kemping i wziął pierwszego lepszego dzieciaka. Właśnie odnosząc się do tego, fajną sceną było również, jak Ragland się zorientował, że czyta tam jego nazwisko i tak się na niego spojrzał, że poznał go po tych 20 latach jako brata tego dzieciaka, którego kiedyś porwał. It's like you're not even trying here, yet you sit before me asking for help. I am just trying to figure out who you are, Mr. Michael. Ale niestety, tak jak powiedziałem, tego Aftona było za mało. Był w trzech scenach, z czego była czwarta w tym aucie, ale to nawet nie było wiadomo, że to jest on. Jak był Steve'em Raglanem, to nawet nie było wiadomo, że on jest tak naprawdę Aftonem, czego mogliśmy się dopiero dowiedzieć po tym, jak go zobaczyliśmy w stroju Spring Boniego. Ale film, mimo że miał wiele wad, to było wiadomo, czemu niektórym się podobał, a czemu niektórym nie.
jak się jakby nie znało się fabuły tego FNAF-a, po prostu się przyszło, bo był dookoła tego niesamowity hype, niesamowity szum i w ogóle, to wiadomo, że mogło się wam nie spodobać, ale jeśli jakby znacie tą grę, siedzicie w tej fabule i we wszystkim i wiecie, o co chodzi, to naprawdę film był dla was kapitalny. Przede wszystkim miał takie super zwarte, treściwe zakończenie, że Afton jakby ubiera ten hełm, ubiera głowę Spring Boniego, mówi ten swój cytat. To naprawdę było kapitalne. Fajną rzeczą było również, że byli ci youtuberzy, na przykład była tam taka tablica, że pracownicy miesiąca, gdzie różni youtuberzy właśnie z franczyzy FNAF-a tam byli przedstawieni, albo MatPat w restauracji Sparkies, to jest kolejne fajne odniesienie, jako że Sparky to był animatronik stworzony przez fandom FNAF-a, do której tam części, nie pamiętam do której. Well, that's no fun. You do realize that lunch is the most important meal of the day. Thought it was breakfast. Some people say that, but you know, it's just a theory. Are you being paid by the word? Ale niestety minusem było to, że nie było Markiplayera, który tworzył własny film. No, nie pamiętam jaki, ale w każdym razie chcieli go zaprosić na zdjęcie, ale niestety nie mógł. Aczkolwiek zapowiedział, ponieważ również były referencje do tego, że będzie druga część FNAF-a, bo planowali podobno, Afton się wypowiadał, że chcą zrobić trylogię filmową trylogię chcą zrobić. Tak więc, tak jest moje spojrzenie na ten film. Możecie w komentarzach napisać, co sądzicie o samym filmie, czy wam się podobał, czy wam się nie podobał, w której grupie jesteście. Czy jakieś, jakby było dużo easter eggów, więc możecie wyłapać, jak jej podesłać, może zrobię na ten temat film. A tak to zostawcie suba i trzymajcie się, cześć!